Przed akcją była skromną panną, mieszkała gdzieś w Paleiru. Miała pokoik z dużą wanną, pieska pinczerka, no i już. I pantofelki na koturnach, i to jowo względnie luk. Trochę przekorna i czupurna, i tylko mewa albo klub. Na plażę biegła wczesnym rankiem, żeby opalić wierzchni spód. Dzisiaj opala się junakiem i razem ze nami wcina miód. Potem złoży się z miarodem nasz mały Wojowski. Wiemy od Wielkopolski za swoim przewodem złoży się. Oprócz tego w niektórych krajach następuje powrót do ograniczeń, powrót do restrykcji ze względu na nowe zakażenia. Klasycznym przykładem jest tutaj Izrael, państwo pionierskie, jeżeli chodzi o szczepienia, jeżeli chodzi o niemoralnego uzasadnienia w środku pandemii, ale to znaczy, że kierunek, jeżeli chodzi o gospodarkę, jest naprawdę dobry. Dziękuję serdecznie. Odznaczenie czekało długo, dlatego że jest to medal niepodległości ustanowiony przez premiera Rzeczypospolitej, pana Mateusza Morawieckiego. Czekało długo, bo zostało przyznane bardzo szybko, no ale okoliczności sprawiły, że nie mogliśmy tej uroczystości zorganizować wcześniej. Z tym większą przyjemnością robię to dzisiaj i mam ten ogromny zaszczyt uhonorowania państwa. Stanowimy kółko medalowe, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Państwa zasług nie muszę wymieniać, bo nie trzeba. Rzadko kto dba o wizerunek innego państwa, jak Alberto Trujillo i jego przyjaciele, i przede wszystkim rodzina. Bo kiedy patrzę na tych dwóch rodzinków, których pamiętam z 5 lat, kiedy kręcili się w okolicach Poland, kiedy stąd przemawiałam do państwa, czy było to 3 maja, już nie pamiętam, w każdym razie towarzystwo było ze mną cały czas i cały czas przez całe moje długie przemówienie salutowało. Czekałam, aż rączka opadnie automatycznie, ale u dziecka nie opadło. Dziecko twardo będzie trzymało. To, żeby inne państwo było gdzieś kochane, gdzieś dobrze zrozumiane. Albertowi, wszystkim
członków stowarzyszenia. Medal, który Państwo za chwilę dostaną, będzie najlepszym tego dowodem. Pani Ewa Maria Walas. Bardzo proszę. Słoneczko, bardzo proszę. Wszystkiego dobrego. Santiago de la Peña Salinas. Orta Sarki. Santiago de la Peña Miravalles. Todo lo mejor que de verdad. De verdad. Y que guste. Alejandro Trujillo Cañadas. A ver, recuerda siempre cuando lo recibiste. Alberto Trujillo Cañadas. Tu primera medalla, ¿verdad? Bien. Daniel Yago Golpe. Las medallas cesan, por lo tanto, las hacemos por tandas. Que esto ni para un cachas. Ay, pero qué torpe que soy. Tomás Cortés Gascón. Don Tomás, a usted siempre. También por su gracia y por su salero. Tampoco tanto. Víctor Martín Balas. ¡Bravo! Angélica Ovda. Y entiendo más que yo que estoy bien. Anna Wyszkowska. Tak, wiem, że Państwo tak będą postępować. Waldemar Jankowski. Dziękuję serdecznie. Paweł Jurewicz. Panie Paweł i rodzinę. To jest kumoterstwo. Wszystkiego dobrego. Alberto Trujillo Gomez. Porfirio i Paweł. Por lo menos 100 años de Poland First to Fight. Gracias, señor. José Amado García Rodríguez. Va a servir ahora. De verdad, gracias. Laura Trujillo Cañadas. Laurísima. Mejor quizá lo que es son los micrófonos de... Os aseguro a todos que antes de salir a hablar yo, he pedido voluntarios a ver si quería salir alguien en mi lugar y al final me ha tocado a mí. A mí no me lo has dicho. Como si... Bueno, he pedido voluntarios entre casi todos. Me has dicho que no. Bueno, voy a ser muy breve porque yo estoy muy emocionado, como creo que estamos todos, y como yo soy de lágrima fácil, no quiero incrementar mi fama legendaria de llorón. Solo puedo decir que muchas gracias. Realmente, cuando nos lo dijeron, pues fue una sorpresa enorme para nosotros y nada, pues que seguiremos haciendo todo lo que podamos para merecerla. Muchas gracias, de verdad. Bueno, no tengo palabras.
Agnès y Leposca. Wyrósł na mogile biały róży kwiat.